Dobra, moi drodzy, mój pierwszy Gigantamax, bo w zeszłym tygodniu nie uczestniczyłem w ogóle. Może będzie Shiny Gengar? Pierwszy Gigantamax i mam szajniaczka. No ale za późno wszedłem, nie włączyłem Starpisa, nie włączyłem jajka, niczego, trudno. No ale zamiast za to mam Shiny, może być, spoko. Excelencior. Dobry początek odcinka, że tak powiem. Chociaż dużo tego nie zrobimy, nie? Będzie trzeba kupować te particles. Ale shiny. Nice. Szkoda, że nie ma ubranka. To by było dobre. Aha, że... Żebyś od razu, no. A nie sobie stakował. Czaję. Także kochani, jesteśmy tutaj w Parku Śląskim. Koło 100 osób jest. Z tego co Patryciak powiedział, zczekinowało się 129 osób, więc dość sporo. Ale co od razu na początek zaznaczę, to jest większe miasto. Tutaj tych graczy troszeczkę więcej się zbierze. A co zrobią tacy na wioskach? Fakt faktem, Gengar jest do zrobienia. Już oczywiście Galix wrzucał filmik, a ten nie jest shiny i jest słabszy. Galix wrzucał filmik na swojego Twittera, na Twitterze, na X się widziałem, jak zrobił właśnie w 4 osoby tego Gigantamaxa. Także jest to do zrobienia, ale no trzeba też mieć dobre poki, dobrą strategię, czyli leczyć, bronić i atakować, nie? Ale to powiemy sobie pewnie później. Teraz zobaczymy, bo to jest, kochani, drugi rajdzik. Więc podejrzewam, tutaj z check-inu dostaliśmy dodatkowe 800 tej energii. Także podejrzewam, że troszeczkę osób się wykruszy. No i zobaczymy, czy zrobimy jeszcze, nie wiem, z 2, 3 sztuki. Także teraz będzie ten moment, gdzie będę musiał zrobić trochę poki swoje, metagrosy. Zmaksować je. Przygotować się na to, że będzie już mniej osób, nie? Nie, że nawalanka, tylko już tak bardziej strategia. Zobaczymy, jak to pójdzie. Także ten gegarek siedzi. 49 milionów Stardusta. Starpis odpalony. Idziemy na następnego. Dobra, kochani, o dziwo, ekipa się nie wykruszyła, także wydam pierwsze moje pieniążki pokecoiny na Max Particle 2400. Pewnie zrobimy tego dość sporo. No bo myślałem bez kitu, że więcej ludzi po prostu już skończy i tego nie będzie tutaj jak robić, ale nadal osoby się zbierają. Także kolejny rajdzik, a ja dalej nieprzygotowany. Dobra, mieliśmy zrobić tę ewolucję, to za chwilę to zrobimy. Właściwie muszę się podleczyć, żeby mieć czym bić przynajmniej, nie? Co, widzimy się na szajniczeku, może jeszcze jeden trafi. Także kochani, na Starpisiku 37,5 tysiąca Stardusta. Ale zaraz tak i tak zrobimy te metagrosy na 40 levele, to ten Stardust stracimy, więc jeden pies. Dobra, szajniczek. Nie jest shiny i jeszcze słabszy niż ten shiny, co miałem wcześniej. Ale ekipa nadal się nie wykrusza, więc myślę, że jeszcze z 2, 3 może zrobimy. Oby. A, i będę musiał kogoś znaleźć shiny na Lucky, żeby tego Gigantamaxa shiny wymienić. Zapisy, czas start. Także, kochani, kolejny shiny check. Kuszące tutaj są te rzeczy, ale za 200 coinów to raczej nie. Nie. Chociaż dodatkowe 37,5 tysiąca Stardusta, no to już jest dość sporo, nie? Ale nie kupujemy tego. Free to play, można powiedzieć. Nie jest shiny i coraz gorsza IV. Tragedia. Kurczę, tak się zastanawiam, czy tego shiny mojego troszeczkę nie podbić. Ale teraz nie zwróciłem w ogóle uwagi. Nie patrzyłem na telefon, patrzę, a wszystkie moje 3 gengary padły, nie? Bo chyba miał Dark Pulsa. Ten Gigantamax. No i zjadł mi wszystkie poki, nie? Ale cheerowałem. Daliśmy radę.
40 osób. Ale jakby nie było 40 osób, to pewnie by było rip. Tragiczne te Ivy. Masakra. Dobra, jest tu jeszcze jakiś jeden. Dobra, jajeczko. Piciu. Nie shiny. Dobra. Także zaraz sobie otworzę odwoże Gipta, żeby odebrać kolejne jajko z eventu. A i tam, jak widzicie, mamy jeszcze raz, dwa, trzy, cztery giganta maksy. Może jeszcze szajniaczek wpadnie. Także w ogóle, kochani, kupiłem te paczki, nie co widzieliście. I fajna sprawa, bo nie używa ich od razu, tylko ma się je tak jakby w bagu. Teraz brakuje mi 600 particles i po prostu z tego mi to zabiera. A tak, jakby nam się skończyło, to nie moglibyśmy zbierać codziennie tego limitu, nie? Dziennego, bla, bla, bla. A tak, otwieramy sobie paczkę. Jest spoko. Także tutaj na plus. Pomyśleli o tym. Pod górkę. To nie dla mnie. Dobra, koni. Przeczuwam, że tu będzie shiny. Nie wiem, żartuję. Ale jakby byłbym przytulił. Nie jest shiny. IV takie sobie. Zobaczymy. Jeszcze jest jedną albo dwie sztuki zrobimy. Także power up chyba na koniec. Dobra, kochani, ostatni shiny check, taki z rączki, jak złapie fokus. Nie, tak myślałem, że nie jest shiny. IV słabe. Standard. Dobra, kochani, ekipę zostawiamy w tyle. Ostatni shiny check. Chyba, że akurat ekipa będzie po drodze jakaś przy dojściu do samochodu. To może się coś zrobi, ale wątpię. Także, kochani, jeden shiny był jako pierwszy rajd, więc ogólnie spoko. Mógłby być jeszcze jeden, ale to samo IV co poprzedni rajd. No i nie było tragedii. Także, tak jak mówiłem, jeśli chodzi o większe miasta, nie wiem jak było dokładnie w zeszłym tygodniu, ale było podobno dużo, dużo ciężej. Teraz Gengar był o wiele łatwiejszy do zrobienia niż te giganta maksy w zeszłym tygodniu. No ale mówię, nie uczestniczyłem, nie robiłem, więc nie jestem w stanie się wypowiedzieć, tylko to, co usłyszałem w internecie. Ale no, podsumowując, w większych miastach ok, jest to do zrobienia. Większa ekipa oczywiście może się spotkać i to zrobić, ale no, jeśli chodzi już o takie mniejsze miejscowości, tak jak na przykład, nie wiem, no u mnie rajdy, to sobie poradzimy, ale no już żeby zorganizować ekipę, nie wiem, 10-15 osób, no to już jest dość ciężki temat, żeby no po prostu się zgrać i takie giganta maksy porobić, nie? No wiadomo, coraz zimniej się robi, więc to też jest tutaj kolejny problem. Bo tak jak w lato, jakby ten event wyszedł w lato, to pewnie tych osób też by było więcej. Chociaż no dzisiaj 140 check-inów ponad było w Katowicach tutaj, w Parku Śląskim, więc ogólnie spoko. Ale tutaj remontują ten basen i pełno błota. Także spoko, nie? Dość sporo ludzi. Nie wiem jak tam w innych miastach, jak Kraków, jak Warszawa. Dajcie znać w komentarzach, jak tam u was było w waszych miastach, czy też właśnie sporo osób się pojawiło. No nie, IV słabe. No i co? Nie wiem, czy w sumie maksować tego shiny. No mamy 3, 4, 5, 6, 7 zrobionych giganta maksów. Pierwszy był shiny, więc po pierwszym mogłem iść do domu. Nie, żartuję. Ale no, fajny event, sporo ludzi, pogadaliśmy sobie, porobiliśmy zdjęcia. Także ogólnie spoczko. Także kochani, taki odcinek, dawno mnie nie było. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia o kolejnych moich odcinkach. A nie wiem, kiedy będzie następny. Do zobaczenia. Cześć.